Witam Was drodzy w imię naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Witam Was z Wielkopolski, z Leszna. Pozwólcie, że podzielę się z Wami słowem wyznaczonym na dzisiaj, środę 12 lipca. Prorok Joel pisze: Zmiłuj się nad swoim ludem, Panie, i nie wystawiaj na hańbę swojego dziedzictwa. Natomiast w liście do Tytusa autor takie zawarł słowa. Chrystus dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. Drodzy, pierwsze słowa proroka Joela to słowa człowieka, który się boi, który nie wie, co zrobić, który być może jest przerażony tym, co dzieje się wokół niego. Zmiłuj się nad swoim ludem, Panie, i nie wystawiaj na hańbę swojego dziedzictwa. Panie, zrób coś. Panie, ratuj, bo nasze siły są zbyt słabe. To prośba pełna obaw, pełna lęku, ale też skierowana do tego, który to wszystko może zabrać, który to wszystko może uleczyć. Być może to taka prośba także pełna desperacji. Panie, ja sobie nie poradziłem, myśmy sobie nie poradzili. Pomóż nam tak, abyśmy nie musieli się wstydzić. Nie wystawiaj na hańbę swojego dziedzictwa, tych, którzy do Ciebie należą. Myślę, że znamy to uczucie, kiedy się boimy, kiedy jesteśmy przerażeni, kiedy nie wiemy, co zrobić. I czasem przychodzi też ta chwila, którą nazywamy, o której mówimy, jak trwoga to do Boga. Czasem jest to ostatnia deska ratunku, kiedy wszystkie nasze, w cudzysłowie, ludzkie możliwości zostały wyczerpane. Wtedy wołamy: Panie, pomóż. I to dobry kierunek naszych westchnień. Dobrą rzeczą jest modlitwa. Kiedy wołamy: Panie, pomóż, bo jestem słaby, bo nie daję rady, nie potrafię sobie poradzić z tym, co na mnie przychodzi. Ty jesteś moim stworzycielem, Ty jesteś zachowawcą stworzenia. Wierzę, że Ty dbasz o mnie, Ty masz o mnie staranie. Bóg jest tym, który widzi, który pomaga, który nie pozostawia bez ratunku. A przede wszystkim dał nam ratunek w swoim Synu, w Jezusie Chrystusie, naszym Panu i Zbawicielu. Chrystus dał samego siebie za nas, za mnie i za Ciebie. Położył swoje życie, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność. To, czego my nie potrafimy, czego się boimy, gdzie jesteśmy przerażeni, to On już zrobił za nas. Jezus Chrystus, umierając za nas na krzyżu, On nas wykupił. On nas oczyścił i sprawił, że jesteśmy Jego własnością, Bożą własnością. Pamiętajmy o tym, do kogo należymy, kto troszczy się o nas, kto ma o nas staranie. Niechaj, drodzy, Bóg Wam błogosławi. Błogosławi cały dzień, który jest przed nami, wszystkie nasze plany, zamierzenia, i niech przypomina,
że do Niego należymy. On troszczy się o nas. Amen.